Kajach i Karpiel Bułecka byli parą, choć ukrywali związek. Nie mogli wziąć ślubu z ważnego powodu. Kiedy pod koniec 1998 roku Kajach, 55 lat, nagrywała album z Goranem Bregowiciem, wpadła na pomysł, by zaprosić do współpracy nad płytą nikomu wtedy nieznaną kapelę z Zakopanego. Nie przypuszczała, że straci głowę dla przystojnego górala z zespołu Zakopower, Sebastiana Kapiela Bułecki, 46 lat. To, że Kajach i Sebastiana Karpiela Bułeckę łączy coś więcej niż tylko praca, bardzo długo było tajemnicą piosenkarki i lidera grupy Zakopower. Kasia była już wtedy producentką i miała własną wytwórnię, więc nikogo nie dziwiło, że pomaga muzykalnym góralom wydać debiutancką płytę i zaistnieć na ogólnopolskim rynku muzycznym. Niewiele osób zdawało sobie sprawę, że podoba się jej nie tylko muzyka w wykonaniu kapeli z Zakopanego, ale też, a może przede wszystkim, lider zespołu. Gdy na początku 2005 roku paparazzi przyłapali Kajach i Sebastiana na romantycznej randce, ci nie mogli już dłużej ukrywać, że są parą. Kajach i Sebastian Karpiel Bułecka nie chcieli, by ich miłość stała się towarem ze straganu pod igłbałówką. I Kajach, i Sebastian Karpiel Bułecka przez kilka lat odmawiali jakichkolwiek komentarzy na temat pozazawodowego charakteru ich znajomości. Kajach jest wydawcą naszej płyty, mówił lider Zakopowera w wywiadach. Wydaje płytę zespołu Sebastiana, twierdziła Kajach, pytana o góralskiego skrzypka. Tymczasem reporterzy jednego z dzienników wyśledzili, że nowy przyjaciel Kasi czasem odbiera z przedszkola jej syna, że nosi siatki z jej zakupami, że spędza z nią naprawdę bardzo dużo czasu. A oni wciąż wypierali się i zgodnie twierdzili, że to tylko przyjaźń. Kajach i Sebastian robili wszystko, by zmylić czujność szukających sensacji dziennikarzy. Kiedy pojawiali się na tych samych imprezach, unikali pozowania do wspólnych zdjęć, przychodzili i wychodzili osobno. Nawet do zdjęć promujących płytę Music Hall Zakopowera Kajach nigdy nie pozowała obok Karpiela Bułecki, między nimi zawsze stali inni członkowie kapeli. Dopiero 4 grudnia 2005 roku Kasia i Sebastian przestali ukrywać, że są ze sobą bardzo blisko. Tego dnia pojawili się razem na gali rozdania nagród Najpiękniejsi 2005. Jestem zakochany, wyznał Karpiel Bułecka, przyciśnięty do muru przez reporterów obecnych na wydarzeniu. Pierwszy raz zobaczyliśmy się z Kajach 7 lat temu w studiu nagraniowym i od razu bardzo się polubiliśmy. Zagraliśmy potem razem dużo koncertów, przeżyliśmy parę fajnych momentów. Kasia to fantastyczna kobieta. To moja wielka inspiracja, opowiadał. Sebastian nie chciał zbyt wiele mówić o uczuciach. Gdybym zaczął o nich mówić, to wtedy sprowadziłbym je do rangi towaru, którym handluje się pod igłbałówką, stwierdził w wywiadzie. Kajach i Sebastian Karpiel Bułecka, czego innego oczekiwali od związku? Kajach przy Sebastianie rozkwitła. Kiedy w 2002 roku ogłosiła separację z Rinker Owensem, była już zakochana w liderze grupy Zakopower. Z ojcem swojego syna utrzymywała przyjacielskie stosunki, ale
nie śpieszyła się z formalnym zakończeniem małżeństwa z nim. O swoim związku z Karpielem Bułecką Kajach opowiedziała publicznie tylko raz, gdy od dawna już nie byli parą. Kiedyś byłam w związku ze wschodzącą gwiazdą muzyki w Polsce. I tak bardzo przeszkadzało mi to, że ludzie mogą mówić o nas, i ten zdolny muzyk będzie postrzegany głównie przez pryzmat naszego związku, że to nas wyniszczyło. Przez wiele lat nie chciałam dostarczać ludziom dowodów, że jesteśmy razem, nie cieszyliśmy się naszym związkiem w normalnych warunkach, na przykład na ulicy, wyznała Gazecie Wyborczej w 2014 roku. Plotkowano, że związek Kasi i Sebastiana zniszczyły różnice nie do pogodzenia. On ponoć bardzo chciał założyć rodzinę, jej nie śpieszyło się do ponownego zamążpójścia. Inna sprawa, że, aby wyjść za Karpiela Bułeckę, musiałaby najpierw rozwieść się z Rinkę. Rozwód tak bardzo odwlekała w czasie, że Sebastian w końcu skapitulował. Kajach i Rinkę oficjalnie przestali być małżeństwem dopiero w 2010 roku. Kajach i Sebastian Karpiel Bułecka wciąż są sobie bliscy. Po rozstaniu piosenkarka, producentka i śpiewający skrzypek pozostali przyjaciółmi. Sebastian, który jest z wykształcenia architektem, zaprojektował nawet Kasi dom w Kościelisku. Kajach mieszkała w nim przez pewien czas, ale gdy Karpiel Bułecka ożenił się z Pauliną Krupińską i sprowadził ją do siebie, uznała, że nie powinna rzucać się im w oczy i wróciła do Warszawy. Gdy niedawno zmarła babcia Sebastiana, znana na całym Podhalu Zofia Karpiel-Bułecka, Kajach wspierała pogrążonego w żałobie przyjaciela. Dziś Kajach i Sebastian Karpiel-Bułecka wciąż są sobie bliscy jako współpracownicy. Firma Kajach wydaje wszystkie płyty grupy Zakopower, do tej pory zespół nagrał już w wytwórni należącej do Kasi 8 albumów. Dba o promocję kapeli, organizuje sesje zdjęciowe i spotkania z dziennikarzami. O tym, co łączyło ich przed laty, wciąż nie chcą.